Dobry wieczór. W dzisiejszym 161 już odcinku Q&A znowu trochę o rybach łososiowatych, a w szczególności o praprzodku naszych pstrągów, czyli o łososiu Salmo Salar. Czy może żyć w wodzie słodkiej i na jakich zasadach? Jeden z kolegów o to zapytał. Myślę, że to może być ciekawe dla wszystkich pstrągarzy i pasjonatów w ogóle ichtiologii. Jeśli Was to interesuje, to zapraszam. To pytanie zadał mi kolega podpisujący się pseudonimem na ryby bez spiny. Dzień dobry Panie Piotrze, dziękuję za całą cenną wiedzę, którą przekazuje Pan w swoim kanale. Spróbuję i ja zadać pytanie. Pamiętam, że poruszał Pan kiedyś to zagadnienie na przykładzie szwedzkiego jeziora. Czy na rybek łososia wpuszczony do jeziora zamkniętego przeżyje i wytworzy formę jeziorową? Czy spotykany w handlu łosoś jurajski to właśnie łosoś wyhodowany w słodkiej wodzie? I czy jeśli łosoś przeżyje w jeziorze, to czy zna Pan jakiś zbiornik w Polsce, w którym mógłby się udać taki zabieg? Dzięki za pytanie, dzięki za dobre słowo. Zawsze to miło. Jak wiecie, łosoś jest to gatunek dwuśrodowiskowy, czyli taki, który do rozwoju, do rozrodu potrzebuje dwóch środowisk, wody słodkiej i wody słonej. Jest to konkretnie, jeszcze bardziej wchodząc w jego zwyczaje, jest to gatunek anadromiczny, czyli taki, który w swoim cyklu życiowym ma tendencję do płynięcia pod prąd wody. W odróżnieniu od katadromicznego, które to ryby, katadromiczne ryby płyną z prądem wody. I takim przykładem może tu być węgorz, który, jak wiecie, dorasta w wodach słodkich, a potem, jeśli mu na to pozwolić, spływa do morza i wędruje w miejsce, jedyne miejsce na ziemi, gdzie odbywają węgorze tarło, czyli do Morza Sargasowego, i tam te tarlaki wszystkie giną po tarle. No a łosoś oczywiście żyje w morzu, w wodzie słonej i wędruje do wody słodkiej, pokonując nierzadko długie odcinki rzek i wysokie bariery w postaci na przykład wodospadów. No i niestety trafia często na bariery zrobione przez człowieka, które są nie do pokonania. No w każdym razie jest to gatunek wędrowny, dwuśrodowiskowy, musi mieć wodę słoną. No więc jak to się dzieje, że w niektórych miejscach na ziemi, i to nie tak całkiem nielicznych, występuje w wodzie słodkiej, a konkretnie całe życie spędza w wodzie słodkiej, a konkretnie w dużych jeziorach. Rzeczywiście, tak jak kiedyś Wam opowiadałem, w wielu miejscach na naszej planecie wody słodkie są zarybiane łososiami. No, nie dziwota, jest to gatunek atrakcyjny, dobrze walczący i smaczny, czyli ma walory nie tylko sportowe, ale również kulinarne, więc jest wpuszczany do wielu wód, również do jezior, z nadzieją, że tam się przyjmie, znajdzie odpowiednie środowisko do rozwoju i też tarliska do rozrodu. Te jeziora muszą rzecz jasna mieć dopływy w postaci rzek, które nadają się na tarliska łososia. No rzecz jasna, z taką sytuacją też się spotykamy. W wielu miejscach w ten sposób organizowane są łowiska tak zwane put and take, czyli wpuszcza się te ryby, tam niekoniecznie mają czas, żeby dorosnąć, zwiększyć swoje rozmiary, w ogóle nie mają się rozmnażać, mają służyć jako obiekt połowu sportowego dla wędkarzy, którzy tam przyjeżdżają. Ja na takim łowisku kiedyś byłem w Szwecji, gdzie łowiliśmy generalnie szczupaki daleko na północy, ale się okazało, że na mapie tego lodża, gdzie spaliśmy, było to jedno z jeziorek oznaczone jako łowisko łososia. No to mnie trochę zaintrygowało, pojechaliśmy tam. Obok były łowiska pstrągowe, więc trochę z bellybouta łowiliśmy na muchę pstrągi, nie za duże, potokowe, też z pewnością wpuszczone tam, sztucznie zarybione, ale obok było to jezioro łososiowe, które nas no, dość mocno ekscytowało, więc wzięliśmy łódkę i tam popłynęliśmy na to jezioro. Na spini kompletnie nic nie chciały brać, więc myśleliśmy, że to jakaś ściema, ale okazało się, że na szczęście kolega miał łuchówkę i spróbował połowić na muchę i to otworzyło wodę. Wystarczyło założyć małego czarnego streamera i prowadzić go wcale niezbyt głęboko i te łososie się pojawiały. Złowiliśmy tam kilka no fajnych całkiem ryb, nie pamiętam, największy pewnie miał 4-5 kg, reszta były takie między 2 a 3, więc zabawy było sporo, bo trochę się spinało, trochę było pustych brań, ale woda się otworzyła jak zaczarowana,
na spinning małe bolerki, gumy, coś tam, jakieś rzeczy wrzucaliśmy do wody. Trolling czy casting, w ogóle nie chciały grać. A na muchę, proszę bardzo. No to taka mała anegdotka. Ale żeby jeszcze naświetlić wam temat w ogóle ryb łososiowatych na ziemi, a może skupmy się trochę na tych, które u nas żyją, czy potomkach tych, które, tych praprzodków, które gdzieś tam kiedyś dawno, dawno temu zasiedlały Europę. No i wszystkie te tereny związane z Oceanem Atlantyckim, w zasadzie nie tylko Europę. No z pewnością było tak, że w pewnym momencie pojawił się taki prałosoś, który zaczął wędrować do rzek, opanowywać wodę słodką. Wędrował oczywiście do rzek na tarło. W pewnym momencie część z nich gdzieś tam wędrowała przez jeziora, przez które musiała dotrzeć, próbowała dotrzeć do kolejnych dopływów. Jest to naturalna taka tendencja ryb łososiowatych do zasiedlania nowych miejsc na ziemi. No i na pewno to się zaczęło bardzo, bardzo dawno temu. I część z tych łososi po prostu na skutek jakichś katastrof geologicznych, jakichś trzęsień ziemi, czegoś takiego, po prostu została zamknięta w jakichś jeziorach i stąd pojawiły się populacje takie słodkowodne, całkowicie odcięte od morza, od dostępu do morza. No nie miały wyjścia, mówiąc krótko, tylko przystosowały się do życia w wodzie słodkiej. No rzecz jasna, nie we wszystkich jeziorach, w których te łososie wędrujące zostały zamknięte, znalazły one właściwe dla siebie warunki. Część na pewno zginęła, ale część znalazła warunki i tam się osiedliła. No i do tych jezior między innymi zaliczane są te wielkie jeziora szwedzkie, czyli Vänern i Vättern, które zostały, szacuje się, że zostały odcięte od morza mniej więcej 9000 lat temu. Myślę, że w podobnym czasie, choć tego nie sprawdzałem, można szacować, że te łososie, atlantyckie łososie, znalazły się odcięte w jeziorach tych, które leżą na pograniczu USA i Kanady, tych wielkich jeziorach. I tam one w naturalny sposób występowały, a więc nie tylko łososie pacyficzne, które rzecz jasna zasiedlały Amerykę od strony Pacyfiku, ale również łososie atlantyckie były naturalnym gatunkiem w USA i w Kanadzie, dawno temu. Zaraz do tego wrócę. I tak jak wam kiedyś opowiadałem, z tego praprzodka łososia powstała troć, a później z niej pstrąg. Skąd się wzięła troć? Mieliśmy na ten temat bardzo ciekawą rozmowę podczas ostatniego spotkania naszego stowarzyszenia nad Pasłęką. Odwiedził nas kolejny raz profesor IRS-u, pracownik Zakładu Ryb Wędrownych, Rafał Bernaś, dobry pstrągarz, również członek naszego stowarzyszenia. No i opowiadał nam o swoich wynikach, swoich badań. Zajmuje się między innymi genetyką ryb łososiowatych. Okazuje się, że jak można było się domyślić, troć powstała z korzenia łososia, czyli z korzenia Salmo Salar, na skutek zmian mutacji genetycznych. Te mutacje genetyczne można sobie dość łatwo wyobrazić, jak miały miejsce, jak powstały. W dawnych czasach miały miejsce różne kataklizmy i tak jak teraz na przykład sztucznie wywołuje się triploidyzację u pstrągów, trzeba po prostu w pewnym momencie rozwoju zapłodnionych jajeczek wywołać szok, może to być szok termiczny lub ciśnieniowy, czyli zmienia się temperaturę w odpowiedni sposób, na krótko, lub też poddaje się te jajeczka zapłodnione większemu ciśnieniu. To powoduje zmiany w genomie i te ryby nabierają zupełnie innych cech. Na przykład są bezpłodne, co często dla hodowców jest ważne, jeśli się zarybia jakąś wodę i chce się trzymać 100% kontrolę nad populacją, lub też nie zależy nam na tym, żeby ryby się rozmnażały, żeby wytwarzały produkty płciowe, tylko zależy nam na tym, żeby szybko rosły. I to jest dobry sposób, bo nie tracą czasu ani energii na wytwarzanie mlecza, ani ikry, tylko szybko rosną i to jest dobre dla hodowców. No więc z tą trocią czy pstrągiem naszym Salmo Trutta było z pewnością podobnie, czyli złożona przez Salmo Salara, przez łososia atlantyckiego ikra w jakimś miejscu, została poddana właśnie takiemu szokowi, albo termicznemu, albo ciśnieniowemu. Zmienił się ten genom, powiększyła się ilość genów,
Ja nie chcę wchodzić tutaj, żeby głupot nie nagadać, bo się nie znam na tym, ale generalnie w efekcie tych zmian powstał nowy gatunek, to znaczy Salmotrutta, który ma dużo większe możliwości, dużo większy, bardziej jest przystosowany, może tak, który, mówiąc krótko, jest dużo lepiej przystosowany do zmiennych środowisk, ma dużo większą od łososia, czyli swojego praprzodka, taką skłonność do wędrówek, do zasiedlania nowych miejsc, no i jest bardziej wytrzymały, bo tutaj, jeśli chodzi o łososia, to szacuje się, że jego optymalna, na przykład optymalna temperatura do życia to jest zakres między 5 a 12 stopni Celsjusza. W przypadku pstrągów no to jest od 4 do 25 aż. Łosoś ginie w 27-28 stopniach, a wcześniej przestaje żerować i tak dalej, więc te temperatury powyżej 12 stopni Celsjusza są dla niego już niekorzystne. Natomiast pstrągi 15 stopni, 18, 20, w zależności od miejsca i od historii tej danej populacji, są jeszcze akceptowalne i pstrągi w takich temperaturach żyją, rosną, żerują i tak dalej. Więc powstała właśnie taka forma, która była lepiej przystosowana do różnych historii życiowych. Tak? Więc to jest fajne, bo natura sobie poradziła po to, żeby zasiedlić większe obszary, większe rewiry, nowe środowiska, stworzyła nowy gatunek. To jest wspaniałe. Możemy tylko schylić głowę i podziękować naturze, że w prezencie dostaliśmy w efekcie tych zmian tak wspaniałą rybę, która najpierw oczywiście wędrowała z powrotem do oceanu, spływała po tarle i wracała, ale część, tak jak Wam już opowiadałem parę razy, część z tych pstrągów morskich postanawiała zostać w wodzie słodkiej i tak powstał gatunek pod nazwą, naszą nazwą polską, pstrąg potokowy, czyli też Salmotrutta, bo to oczywiście nazywa się tak samo, bo to jest ten sam gatunek. No i oczywiście w międzyczasie też zasiedliła jeziora, tworząc formę jeziorową, czyli troć jeziorową, którą też znacie, która żyje w wodzie stojącej, wędruje do rzeki, do dopływu jeziora na tarło. No i tak powstały te wszystkie gatunki, których praprzodkiem był ten prałosoś Salmosanar. No a wracając do tych szwedzkich łososi, to w jeziorze Vänern, drugim największym jeziorze w Europie, opisane są dwie populacje, naturalne populacje łososi. Jedna z nich wyciera się w rzece Gullspångälven, a druga Klarälven. I te populacje są samowystarczalne, czyli historycznie żyły w jeziorze i wycierały się w tych rzekach. Oczywiście w międzyczasie, w ciągu ostatnich dwóch wieków, ludzie zrobili bardzo dużo, żeby te populacje wyginęły. Przede wszystkim poprzegradzali rzeki. Na jednej z tych rzek, chyba na tej pierwszej, Gullspångälven, jeśli dobrze przeczytałem, jest 30-35 zapów. Poza tym były oczywiście zatrucia, było rolnictwo, które w dużym stopniu wpływa na eutrofizację, czyli pogorszenie warunków życia ryb łososiowatych. No ale Szwedzi są mądrzejsi trochę, przynajmniej na razie od nas. Dużo wcześniej od nas zaczęli o tym myśleć, dużo wcześniej rozpoczęli działania, które miały za zadanie ochronę tych populacji. Więc teraz mniej więcej od początku XX wieku oni starają się o to walczyć, ale tak naprawdę już takie ostre działania to od lat 60. zaczęli. Oczywiście zmniejszyli połowy komercyjne łososi, oczywiście ochronią tarliska naturalne, no i ponieważ nie, na tych zaporach nie ma przepławek wszędzie, więc oni przewożą, odławiają do specjalnych pułapek te ryby, które wędrują w górę na tarło, odławiają te ryby, przewożą je ciężarówkami w górę na tarliska, więc to jest wspaniałe. Myślę, że to może być też tańsze i mniej skomplikowane, jeśli chodzi o formalną stronę, niż zmuszanie tych użytkowników elektrowni, tych zapór do budowy przepławek. Przepławki są bardzo kosztowne i bardzo trudne, jeśli chodzi o konstrukcję, żeby przepławka działała. No i z mojej wiedzy wynika, że tak naprawdę to żadna przepławka nie zastąpi drożności rzeki. Więc Szwedzi sobie jakoś z tym radzą. Całkiem niezłe mają rezultaty. Obserwują to oczywiście od wielu lat. W tym momencie oczywiście istnieją bardzo intensywne połowy wędkarskie na jeziorze Vänern i na Vättern też, bo te dwa jeziora leżą obok siebie i w obu jeziorach występują łososie.
ale wolno zabierać wyłącznie ryby, które pochodzą z zarybień, czyli te, które zostały wychowane do smolta, czyli takiej rybki 25-25 cm w gospodarstwach zarybieniowych i wpuszczone do jeziora. Łatwo je odróżnić, bo obcina im się płetwę tłuszczową, więc jak ktoś łowi łososia w jeziorze lub w rzece, ale głównie w jeziorze, weter łososia z płetwą tłuszczową, to niestety musi go wypuścić. A te łososie dorastają tam do ogromnych rozmiarów. Jeśli dobrze pamiętam, to na wener jest rekord Europy złowione z brzegu i to na muchę, z tego co pamiętam, 22 kilo czy 24, nie pamiętam. No monstrualna ryba, chciałbym zobaczyć tą walkę, jak człowiek z muchówką stojąc na skałach ciągnął takiego potwora. Być może to tak było tylko trochę z brzegu i to sobie mogę wyobrazić, że tam ktoś mu dostarczy łódkę, czy podpłynął i go zabrał tego wędkarza na łódkę, bo nie bardzo istnieje sprzęt, który pozwalałby zatrzymać taką rybę, jeśli postanowiła sobie obrała azymut gdzieś tam nacht Osten i sobie popłynęła po prostu na środek jeziora. Nie ma takiej żyłki, nie ma takiej linki. Więc myślę, że albo to był bardzo spokojny łosoś, który chciał popełnić samobójstwo, albo ktoś tego wędkarza zabrał na łódź i mu pomógł tą rybę wyciągnąć. No w każdym razie jest taka też opinia, że nie ma w Europie miejsca, nie ma łowiska, w którym łatwiej złowić łososia 5-kilowego niż Weter, jezioro Weter. No i muszę powiedzieć, że kiedyś byliśmy dawno, dawno temu z takim przewodnikiem szwedzkim Björnem Blomqvistem, który miał jeden z pierwszych portali wędkarskich w Szwecji. Byliśmy na jeziorze Weter właśnie. Nie, na Vaner, przepraszam, na Vaner. I trolowaliśmy na woblery, zresztą Sting, Salmo Sting wtedy świetnie zadziałał. No ale to inna opowieść. I złowiliśmy 4 łososie, największy 7 kilo, najmniejszy miał chyba z 2,5-3 kilogramy takie były pozostałe, jeden był 7-kilowy, naprawdę przecudne ryby, ogromne, grube, szerokie, widać, że w dobrej kondycji. Także ta populacja na pewno jest silna, na pewno jest coraz liczniejsza. Dość dobrym dowodem na to, że te ich działania są trafione, są liczby, które opisują proporcje łososi, proporcje dzikich łososi, czyli tych, które pochodzą z naturalnego tarła, do ryb wpuszczonych, czyli tych, które łatwo rozpoznać po obciętej płetwie tłuszczowej. I w 1997 roku wśród wszystkich łososi łowionych komercyjnie i sportowo w jeziorze Vänern to było 5% było łososi dzikich, a w 2008 już prawie 50%. Także połowa łososi łowionych w tym jeziorze pochodzi z naturalnego tarła i to jestem pewien, że zgodzicie się ze mną, że można Szwedom pozazdrościć i pogratulować takich wspaniałych działań, które przynoszą fajne efekty środowiskowe. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, łosoś atlantycki, Salmo salar, jak sama nazwa wskazuje, zasiedlał cały obszar Atlantyku, w związku z tym nie tylko wchodził do rzek w Europie, ale również w Stanach, w Ameryce i w Kanadzie, na wybrzeżu kanadyjsko-amerykańskim. Tutaj jest mapa naturalnego zasięgu występowania Salmo salara. Jak widzicie, po obu stronach oceanu były miejsca, gdzie łosoś naturalnie występował i tam się wycierał. I w wielu jeziorach, między innymi w prowincji Ontario, występował, w stanie Maine w USA, ale niestety do końca XIX wieku Amerykanie byli bardzo skuteczni i wytępili go całkowicie. Pod koniec XIX wieku zaczęli intensywnie hodować łososie po to, żeby uzupełniać populację, wspomóc ją, no i odrestaurować ten gatunek. Te działania trwają właściwie do dzisiaj. Tu macie mapę USA, na której widać aktualne wyniki obserwacji łososi Salmo salar, które ktoś zarejestrował na terenie całego kraju. Te niebieskie, ciemno-niebieskie, właściwie fioletowe kółka oznaczają, że w tym miejscu właśnie było najwięcej zanotowanych przypadków zarejestrowania Salmo salara, czyli ponad 20 sztuk, to jest to właśnie niebieskie kółko. Niestety, mimo bardzo intensywnych działań związanych z renaturyzacją, z rozbieraniem zapór, z przebudowaniem przepławek itd. oraz bardzo intensywnymi zarybieniami wszystkich tych terenów, gdzie kiedyś występował Salmo salar, te wyniki tych wszystkich działań są mizerne. Amerykanie szacują, że w niektórych miejscach są pojedyncze przypadki, gdzie łosoś
gdzieś tam małe jezioro połączone z jeziorem Huron, występuje już ta samowystarczalna populacja, czyli jak wam mówiłem kiedyś, ocenia się to po fakcie natury występowania naturalnego tarła, które jest skuteczne, czyli że występuje tarło i z tego tarła jest na rybę, który spływa i rośnie i tak dalej. Czyli zamyka się ten cykl reprodukcyjny. Takich przypadków jest niewiele. Są one skrupulatnie opisywane i badane. To są cały czas takie dość niestabilne jeszcze sytuacje. Wymagają dorybiania i tak dalej. I Amerykanie szacują, że mimo ponad stuletniej pracy, to jeszcze im zajmie w niektórych miejscach bardzo dużo czasu, a w tych najlepszych 10-15 lat, tam gdzie już pierwsze sygnały są naturalnego tarła, żeby stworzyć samowystarczalną populację. Czyli jest to typowa reintrodukcja, czyli wprowadzenie gatunku na nowo na obszarze, którym występował kiedyś i został zabity, zniszczony. Podobna sytuacja jest u nas, gdzie łososia też wytępiliśmy właściwie w 100%. Potem zostały przywiezione tarlaki gdzieś tam z Łotwy. I z tego co wiem, to ten łosoś drawski, który kiedyś tutaj był w ogóle przykładem najlepszej populacji w Europie, wyginął całkowicie. Musiał być reintrodukowany przy pomocy tarlaków z Łotwy. Nawiasem mówiąc, Amerykanie przy reintrodukcji, o której wspomniałem, która następuje już od bardzo długiego czasu w USA i w Kanadzie, posługują się rybami również ze Szwecji. Czyli jedną z tych populacji, o których wspomniałem, mianowicie z rzeki Gullspång-Galven. No ale mimo że już poszli bardzo daleko w swoich zabiegach, czyli nie posługują się narybkiem, który pochodzi z rzeki, tylko już takim narybkiem pochodzącym z populacji osiadłej, już takiej genetycznie przystosowanej do wody słodkiej. Mimo to te zabiegi, tak jak powiedziałem, przynoszą średnie rezultaty. Bardzo ciekawe jest to, że pstrąg potokowy i troć, czyli gatunek Salmotrutta, mimo że, jak powiedziałem na początku, jest bardziej ekspansywny, nie występował nigdy na terenie kontynentu północnoamerykańskiego. Został tam introdukowany, czyli wprowadzony na ten teren w 1883 roku. Narybek pochodził z Niemiec i wpuszczono pierwsze pstrągi potokowe do rzeki Pierre Marquette, bardzo ładnej rzeki w stanie Michigan, na której moi koledzy łowili. I tam są nie tylko potokowce, są również steelheady i tenczaki. Także przepiękna rzeka w ogóle. Chciałbym kiedyś na nią pojechać. A teraz wracam do pytania kolegi, który pyta o tego naszego jurajskiego łososia. Z tego co przeczytałem sobie w necie, nie znam tematu szczerze mówiąc. Co ciekawe, wynika z tego, że jest to naprawdę łosoś, Salmo salar, który jest hodowany w obiegu zamkniętym gdzieś tam w województwie zachodniopomorskim. Wygląda to całkiem fajnie na tej stronie. Dość wiarygodnie wygląda też opis procesu hodowli. Jest to robione w całości w tym jednym zakładzie, od ikry do gotowego produktu w postaci kilkukilogramowych łososi, które ponoć nie wymagają traktowania antybiotykami. No tak jak powiedziałem, wygląda to całkiem nieźle na stronie producenta, wiarygodnie. Dostali sporo nagród, certyfikatów, więc myślę, że warto się tym zainteresować. Ja mam zamiar w niedługim czasie zakupić sobie kawałek takiego łososia i spróbować. A czy u nas w ogóle byłaby szansa, żeby w jakimś jeziorze wpuścić łososie, żeby one przetrwały? Trudno powiedzieć. Oczywiście trzeba by było wyjść od tego, że taki zbiornik, który teoretycznie moglibyśmy przeprowadzić taką introdukcję, musiałby mieć odpowiednie warunki termiczne i tlenowe, czyli musiałaby być ta zachowana strefa, w której temperatura 12 stopni nie jest przekraczana i ta strefa dodatkowo musiałaby mieć też dobre natlenienie. Przypuszczam, że takie warunki występują w kilku zbiornikach zaporowych na południu kraju, czy to będzie Solina, czy to będzie na Dunajcu Czorsztyn, czy Rożnów, albo Dobczyckie na Rabie, czy Żywieckie na Sole. Myślę, że przynajmniej w części z tych jezior, z tych zbiorników zaporowych, warunki mogłyby odpowiadać łososiowi. Tylko pytanie, czy to ma sens? Może ja zawsze byłem zwolennikiem raczej wspierania gatunków miejscowych, które
u nas oczywiście bez wyjątku wymagają takich dodatkowych zabiegów, same sobie ciężko radzą. Niekoniecznie muszą to być zarybienia, o tym też mówiłem wiele razy, ale przede wszystkim ochrona tarlisk, ochrona środowiska, tak żeby nie ulegało degradacji, zanieczyszczenia, melioracja, wszystkie te historie, które zabijają naturalne środowisko ryb łososiowatych. Może więc zamiast robić kolejny eksperyment, który Amerykanom już zajmuje ponad 100 lat i też nie za bardzo są zadowoleni z wyników, a reintrodukują tego łososia. U nas w tych, oczywiście w tych zbiornikach zaporowych nie było łososia, więc to by była absolutnie introdukcja stuprocentowa. Na pewno koszty by były bardzo wysokie, a wyniki musielibyśmy na nie czekać bardzo długo, więc tak naprawdę to jest czysto akademicka dyskusja, co by było gdyby. Skupmy się na ochronie naszych rodzimych gatunków, na ochronie pstrąga przede wszystkim, niezależnie od tego, czy on żyje w tych jeziorach. Oczywiście żyją pstrągi, rosną do wielkich rozmiarów. Widać czasami takie 80-tki z plusem łowione. Widzieliśmy, ostatnio była złowiona taka ryba w Sanie, ale były wcześniej, widziałem takie zdjęcia 80-tek z plusem. Ewidentnie ryb złowionych w bardzo małym, niewielkiej rzeczce górskiej, w potoku, w którym nie miała prawa ta ryba dorosnąć do takich rozmiarów, na 100% dorosła w zbiorniku zaporowym. Ten zbiornik zaporowy, czy jezioro, żeby tam te ryby mogły spokojnie przejść cały ten cykl rozwojowy, musi mieć oczywiście miejsca tarłowe, czyli na wodzie stojące pstrągi się nie wytrą. Na pewno jeśli wytrą się, to nie będzie to skuteczne tarło, więc musi mieć dopływ lub odpływ. Ryby łososiowate mogą się wycierać zarówno poniżej takiego zbiornika, jak i powyżej. No, zbiornik zaporowy, rzecz jasna, ma zaporę, więc w grę wchodzi wyłącznie odcinek powyżej. No i jestem pewien, że na tych rzekach, czy to jest San, czy to jest Dunajec, czy Soła, czy Nysa Kłodzka, tam mogłyby takie warunki zaistnieć i przypuszczam, że wędkarze łowią duże pstrągi w tych zbiornikach, w tych rzekach powyżej zbiorników zaporowych. Może nie wszyscy się tym chwalą. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo te populacje na pewno są bardzo delikatne i wymagają opieki. Spróbujmy. Każdy niech się zainteresuje z Was, czy u Was gdzieś występują pstrągi w formie jeziorowej. Warto by było stworzyć tam takie grupy zainteresowań, które zajmą się ochroną przede wszystkim tej wody, która wpływa do zbiornika. I tego Wam wszystkim życzę. Czas na ryby. Mam nadzieję, że u Was ryby biorą. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.